No cześć, z tej strony Rucrat, witam Was serdecznie i zapraszam na mały update dotyczący kanału YouTube. Nie będę się rozwodził nad tematem, więc od razu przechodzimy do rzeczy. Doskonale zdaję sobie sprawę, że od jakiegoś czasu na kanale pojawia się o wiele mniej treści niż kiedyś i że sporo z nowych materiałów to po prostu zapisy moich live streamów. Powodem tej sytuacji jest to, że jednak o wiele bardziej preferuję interakcję na żywo z widzami, a Twitch taką właśnie możliwość mi daje. Do tego dochodzi jeszcze moje zaangażowanie w administrację i zarządzanie grupą Dobre Streamy, której również jestem częścią. Moje przejście na hetmańską emeryturę w Husarii miało na cele zwiększenie ilości wolnego czasu, między innymi właśnie na YouTube, ale tutaj trochę wjechały właśnie te dobre streamy, które jednak sporo tego wolnego czasu mi również zabierają. To bynajmniej nie znaczy, że porzucam tworzenie filmów na YouTube. Wcale nie, jak najbardziej zamierzam nadal dodawać nowe materiały, włączając w to oczywiście poradnik totalny do Elit i pozostałe serie. Chcę to naprawdę mocno zaznaczyć. Nowe materiały będą się pojawiać, tyle że niestety o wiele rzadziej niż bym tego chciał i pewnie wy byście tego chcieli. Najzwyczajniej w świecie nie mam po prostu wystarczająco wolnego czasu, żeby zajmować się wszystkim naraz, więc gdzieś musi ubyć, żeby gdzieś indziej przybyło. Kanał Twitch jest dla mnie w tym momencie zdecydowanie priorytetem i mówię to bardzo otwarcie, bo nie chcę was ściemniać. Ale pozostały czas postaram się dzielić równo pomiędzy inne moje projekty, których mam jeszcze kilka oprócz YouTube'a i dobrych streamów. Jeżeli chodzi o dobre streamy właśnie, to wstępny okres, gdzie musiałem poświęcić tam trochę więcej czasu temu projektowi, już minął, więc teraz mogę powoli wracać do współdzielenia czasu z powrotem między YouTube'em i innymi rzeczami. Jak pewnie zauważyliście, na kanale pojawiła się też nowa seria, czyli poradnik modowania cyberpunka, który już zapowiadałem od jakiegoś czasu. W przygotowaniu mam też następny odcinek poradnika totalnego. Początkowo chciałem zrobić osobny poradnik w ogóle do Odysei również, ale stwierdziłem, że to będzie już za dużo i w efekcie wszystko będzie stało trochę w miejscu, jeszcze bardziej niż stoi teraz. Chwilowo więc chcę się skupić na kontynuacji cyberporadnika i poradnika totalnego. To będą moje dwie główne serie na kanale w tym momencie. W międzyczasie będą się też pojawiać odcinki strzału z lasera, ale skupią się one głównie na newsach dotyczących Elit. Bardzo chcę też zrobić jakiś odcinek troszeczkę podsumowujący release Odysei, ale z tym czekam jeszcze po pierwsze do posta z update'em deweloperskim, który powinien pojawić się na forum Frontiera już dzisiaj, to znaczy w dniu nagrywania tego materiału, oraz na ostatni z dużych patchy z bugfixami, po prostu żebym mógł to komfortowo nagrać i miał jakieś pojęcie na temat tego, jak ta gra już wygląda po spatchowaniu i po tym update'cie deweloperskim, żeby wiedzieć, co w Odysei nas jeszcze czeka. Wracając na chwilę do poradnika totalnego, doskonale zdaję sobie sprawę, że wiele osób jest tutaj właśnie głównie dla niego i jeszcze raz chcę Was zapewnić, że to jest zdecydowanie wiodąca seria na tym kanale, nawet jeżeli ostatnio nic się w temacie nie dzieje. Ta posłucha wynika też po części z tego, że ja się troszeczkę już wypaliłem tą Elitą po 6 latach, ale również z tego, w jakim stanie ukazała się Odyseja i jak mało przyjemną rozgrywkę w tym momencie oferuje. Głównie przez bugi i takie malutkie gdzieś tam jakieś niedogodności. Ale poradnik na pewno będzie kontynuowany. O tym mogę Was zapewnić, bo plan na niego mam rozpisany praktycznie do końca, jeżeli chodzi o Horizons i przestawię się następująco. Obecny odcinek, który jest w produkcji, będzie dotyczyć aplikacji pomocniczych do Elite. Następnie będzie miniseria związana z misjami i ich typami. Kolejna miniseria będzie dotyczyła USS-ów i ich typów. Następnie troszeczkę chcę Wam opowiedzieć o własnych celach do osiągnięcia w grze, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy w Elite Dangerous. Następnie zajmiemy się aspektem multiplayerowym, czyli Wings, Multicrew i Squadronami. Później będzie górnictwo. Następnie przewiduję miniserię całą o eksploracji, o handlu i o walce oraz o BGS. To będą cztery takie duże miniserie. Następnie zajmiemy się walką z obcymi, czyli Anti-Zino, AX i na końcu troszeczkę chcę Wam opowiedzieć o Fleet Carrierach. I to będzie koniec Horizons. Po zakończeniu tych odcinków chciałbym skupić się na aspektach Odysei i mam nadzieję, że do tego czasu gra będzie już stabilna i grywalna na tyle, żebym mógł się tym właśnie zająć. Poradnik totalny to naprawdę ogromny i bardzo ambitny projekt. Elite nie jest prostą grą, sami o tym wiecie zresztą, a w poradniku w zasadzie zakończyliśmy już pierwszą część, taką pierwszy rozdział, że tak to nazwę, związany z podstawami gry. Obecne odcinki traktują już bardziej o zaawansowanych rzeczach i jak widzicie, wiele z tematów będzie rozłożonych na kilka filmów, takie miniserie. Podobnie zresztą jak niedawna miniseria o inżynierach.
Samo nagrywanie tych materiałów zajmuje mi też o wiele więcej czasu niż tych z podstawami gry. Muszę się o wiele więcej nalatać po różnych systemach, znaleźć odpowiednie warunki, stany BGS, typy misji czy przeciwników itd. Jest to naprawdę czasochłonne zajęcie, co dodatkowo wydłuża czas, który zajmuje mi przygotowanie materiałów do kolejnych odcinków. Już nie wspomnę o zawartości merytorycznej, edycji całej, rysowaniu strzałek na ekranie itd. Mam nadzieję, że weźmiecie to pod uwagę, czekając na kolejne nowe filmy z poradnika. Jeżeli chodzi o cyberporadnik do modowania cyberpunka, to tutaj sprawa jest o wiele prostsza, ale sytuacja stanie się tutaj podobna w miarę jak będę prezentował coraz bardziej zaawansowane mody do gry. Mam nadzieję, że wybaczycie mi ostatnią posłuchę tutaj na YouTube i że zostaniecie ze mną, bo zdecydowanie chcę nadal rozwijać ten kanał i tworzyć dla Was nowe filmy. A jeżeli nie możecie się ich doczekać, to gorąco zapraszam na mój kanał na Twitch. Tam naprawdę zawsze mnie tam złapiecie na żywo i możecie pogadać nie tylko o Elite zresztą, ale o wszystkim w zasadzie, bo takim moim głównym celem kanału na Twitchu, mojej działalności na Twitchu jest budowanie społeczności skupionej wokół kultury gier wideo, więc na pewno znajdziemy tam sporo wspólnych tematów, także zapraszam Was serdecznie. I to wszystko z mojej strony na dzisiaj. Taki mały update, żebyście wiedzieli, jak wygląda sytuacja z YouTube'em. Mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce w kolejnym filmie, albo na Twitchu właśnie. Tymczasem żegnam się już z Wami i życzę wszystkim trochę ochłody w te gorące upały. Do następnego, trzymajcie się i cześć!